Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marta Trzcińska i jestem dyplomowanym fitoterapeutą. Dla osób, które są pierwszy raz na moim kanale, pragnę przypomnieć, że jako fitoterapeuta zajmuję się wielowymiarowym przywracaniem człowiekowi zdrowia. Moje terapie są unikatowe i indywidualne. Moim celem jest nauczenie pacjenta, jak ma o siebie zadbać, aby cieszyć się zdrowiem bez leków, suplementów i innej wszelakiej chemii. Po zakończeniu terapii dobieram odpowiedni zakres żywienia w oparciu o pełen wykres konstytucji organizmu, który wywodzi się z tradycyjnej medycyny chińskiej. Są to bardzo dokładne i indywidualne wyliczenia, które są indywidualne dla każdego człowieka. Wszystkie wizyty prowadzę online w postaci wideorozmów, do których przygotowuję się dużo wcześniej, tworząc uprzednio dla pacjenta indywidualną fitoterapię. Jest to jedyny taki program nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Zgłaszając się do mnie, inwestujesz w zdrowie swoje i własnej rodziny. Zgłaszając się do mnie, inwestujesz w swoją przyszłość, bo to od Ciebie zależy, jakie będzie Twoje jutro. Szanowni Państwo, dziś chciałabym Państwu opowiedzieć nieco o nerkach, ponieważ jest to niezwykle ważny organ w ludzkim ciele. Nerki są najważniejszym filtrem w organizmie ludzkim. Nerki codziennie filtrują około 1360 litrów krwi. Nerki odpowiadają również za budowę i jakość kości i szpiku kostnego, zębów, włosów, mózgu oraz brwi. Stan nerek wpływa na stan uszu. Jeśli więc ciągle dzwoni Ci w uszach, świadczy to o problemach z nerkami. Stan nerek wpływa również na siłę woli oraz stan naszych nerwów. Większość chorób nerwowych jest wywołana często ukrytymi chorobami nerek. Mamy tutaj na myśli stan, kiedy nerki są uszkodzone, ale w badaniach medycznych wychodzi wszystko w normie. Niesprawny układ filtracyjny, czyli nerki, prowadzi do odkładania się trujących złogów w krwioobiegu, co prowadzi w konsekwencji do wysokiego ciśnienia, zwapnienia tętnic, żył oraz żylaków. Niesprawne nerki doprowadzają również do gromadzenia się złogów w mięśniach i stawach, co prowadzi do reumatyzmu i artretyzmu. Chore, niewydolne i niedoczynne nerki prowadzą do zachwiania niemal wszystkich procesów życiowych w organizmie ludzkim. Czasami problem nie leży w uszkodzeniu nerek, lecz po prostu w ich wychłodzeniu i osłabieniu. Nerki są osłabione i wychłodzone przez zimne i surowe pożywienie, spożywanie owoców cytrusowych oraz tych z innego klimatu niż polski. Nerki wychładzają również soki, kefiry, jogurty, mrożonki. Jakie są objawy wychłodzonych nerek? Są to stany zapalne dróg moczowych, częste oddawanie moczu, zatrzymanie moczu, białkomocz, osteoporoza, bóle pleców, łatwe marznięcie, zimne ręce i nogi, moczenie się u dzieci. W fitoterapii znane są zioła wspomagające nerki. Jednak najbardziej efektywne jest zastosowanie terapii, która zajmie się całym organizmem ludzkim holistycznie. To Ty decydujesz, jakie będzie Twoje życie. To Ty decydujesz o tym, czy wybierzesz ciężką chorobę, czy życie w zdrowiu. Tak jak nieznajomość prawa nie zwalnia Cię z jego przestrzegania, tak nieznajomość praw natury i potrzeb własnego organizmu nie zwalnia Cię od właściwego z nim postępowania.
To od ciebie zależy, jakie będzie twoje jutro. Więcej informacji o nerkach oraz o tym, jak o nie dbać i jak zajmować się sobą, aby żyć w zdrowiu, przedstawiam w Royal Palace, czyli w miejscu, do którego mają dostęp wszyscy moi pacjenci, w którym poruszam różnego rodzaju tematy i wyjaśniam je bardzo szczegółowo i dogłębnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach.